Łukasz, pokonujemy Olimpię Grudziądz 4-2. Bardzo udany rewanż za ten szalony mecz w Tychach. No dziś no, byliśmy do bólu skuteczni. No, dawno chyba nie widzieliśmy tak skutecznego GKS-u Tychy. Czy może nie do bólu? W paru sytuacjach, gdzie minimalnie tam przeciwnik w pewnych momentach gdzieś wydziubał nam piłkę, a mogło być więcej i bardziej okazale. Ja osobiście żałuję, że szkoda, że nie na zero, bo to wtedy jest miłe uczucie dla nas wszystkich, obrony i bramkarza, bo on też potrzebuje takiego momentu, żebyśmy wygrali wysoko, a on się cieszył czystym kątem. Dwie twoje bramki, spory udział przy trzecim trafieniu, ale chyba mały niedosyt jest, bo gdzieś tam mała szansa na hat-tricka była. Była, żałuję trochę ostatniej akcji, bo bramkarz mnie troszkę pociągnął, więc jakbym trochę zachował zimnej krwi, mogłem walczyć karnego i by była ku temu okazja, a już chyba głowa mi nie podawała, bo nie miałem w ogóle siły i nie myślałem za bardzo w tej sytuacji, więc tego mi szkoda najbardziej. Wiedzieliśmy przed tym meczem, że Olimpia jest groźna, szczególnie skrzydłami, że tam trzeba podwajać, potrajać. W pierwszej połowie trochę chyba takich małych problemów było, ale też wiedzieliśmy, że robią błędy w defensywie, no i udawało się to wykorzystywać. No dokładnie, taki był plan. Teoretycznie w tej pierwszej połowie byliśmy trochę ospali, za mało agresywni, czekaliśmy na te błędy. No Grudziądz trochę nam zagrażał właśnie bokami, ale no jakiejś klarownej sytuacji za bardzo sobie nie stworzył, więc my na szczęście wyszliśmy na prowadzenie. W drugiej połowie, nie wiem, mieliśmy bardzo dużo sytuacji z tych kontr, więc plan został wykonany, może nie w 100%, bo nie było na zero, tak jak mówiłem, ale z drugiej strony, nawet jakbyśmy wygrali 1-0, to się dopisuje 3 punkty, więc w tym momencie, gdzie jest tak duży ścisk z tyłu i z przodu, to takie punkty cieszą na wyjeździe, bo na tych wyjazdach zawsze nam się bardzo ciężko grało, a w tej może nie rundzie, a po pandemii dwa wygrane mecze na wyjeździe, a u siebie na razie nie ma zwycięstwa. Gdybyśmy taki mały kamyczek do ogródka mieli wrzucić, to gdzieś tam koncentracji brakowało, czy chcieliście za bardzo jeszcze zdobywać kolejne bramki i stąd strata tych dwóch goli? Może koncentracji trochę, bo z tego co mamy odprawy, my zawsze tracimy bramki, gdzie nie jest przewaga jakby przeciwnika, tylko my nie stoimy przy przeciwniku, żeby mu przeszkodzić i to jest chyba bardziej brak koncentracji niż tego, że się otwieramy, chcemy strzelać bramki, bo tak jak mówię, nasz zawsze, my jesteśmy w przewadze w obronie. Z jednej strony trudny terminarz, ale chyba też dobry, bo gramy z tymi drużynami, z którymi no, gdzieś tam bezpośrednio o tą szóstkę rywalizujemy chyba. No dokładnie tak i w tym momencie, tak jak mówię, jest bardzo duży ścisk w tabeli, więc to są teraz mecze prawdy. Jeżeli naprawdę zasługujemy na to, żeby być w tej szóstce i grać w barażach, to wygramy to spotkanie i będziemy w szóstce. Jeżeli nie, no to widocznie nie zasługujemy. Jesteśmy słabszym zespołem od Miedzi Termaliki, z którym będziemy grali i niestety nie zagramy w barażach.